Cześć, przetestuję dzisiaj glebogryzarkę w postaci takiej przystawki do kosy spalinowej. Glebogryzarka przyszła w częściach. Tutaj mamy przekładnię i dwie pary noży, które się wsuwa tutaj na ośkę. No swoim ciężarem glebogryzarka wzbudza zaufanie, bo jest dość ciężka. Przystawkę kupiłem na Allegro, link będzie w opisie filmu. Można ją kupić w dwóch wersjach, na wałek z 7 frezami i na wałek z 9 frezami. Ja mam akurat kosy spalinowe, które mają 7 frezów, a i grubość rury 26 mm, bo można też kupić na grubość rury 28 mm. No i na to trzeba zwrócić uwagę przy zakupie. Od góry są dwie śruby imbusowe do smarowania przekładni. Sprawdzę, czy oryginalnie jest już przesmarowana. Tak, no widać, że w środku jest smar. W jednym otworze, jak i w drugim. No to zamontuję teraz ostrza po jednej i drugiej stronie. Są, czyli tak ściągam zawleczkę, zabezpieczenie. Tą stroną być tak, wsuwam ostrze. Dobra. Zawleczkę. Montaż był bardzo prosty. Zawleczki wsadzone, ostrza nie powinny wypaść. Teraz urządzenie zamontuję na kosę. W tym celu muszę zdemontować głowicę i przesunąć trochę do góry osłonę. Przed montażem napcham jeszcze w to miejsce trochę smaru, bo widzę, że to jest sucho. Nie trzeba dużo. Na końcu rury przy kosie jest tutaj otwór i w ten otwór powinna się wkręcić ta oto śrubka. Teraz trzeba otwór wycentrować. Przykręcam teraz śrubę. Przesunę trochę osłonę niżej, trochę coś osłaniało. To będzie pierwsze odpalanie po zimie, dlatego wolę się pomęczyć tutaj przy garażu. Pamiętajcie, nigdy nie w garażu. Chodzi o wentylację. Przekładnia jest zablokowana. Dwa razy już montowałem. Dwa razy próbowałem na kosę zamontować glebogryzarkę, bo myślałem, że może coś źle zamontowałem i przy dodaniu gazu to się w ogóle nie obraca. Ok, śrubki odkręcone. Spróbuję to teraz jakoś rozebrać. O, łatwo to chyba zejdzie. Nawet nie trzeba używać śrubokręta. Zobaczymy, co jest w środku. O! Jest trochę smaru, ciągnącego się jak guma. No jest to ewidentnie zablokowane. Może ta zębatka jest odwrotnie włożona. Trzeba ją może wyciągnąć i włożyć odwrotnie. I włożyć tak. Włożyłem pręt i coś się odblokowało. Czyli jest nadzieja, że to będzie działać. Naprawiło się, będzie test. Ale nie zapowiada się to dobrze, ponieważ tutaj są naprawdę duże luzy. Jestem w ogródku. Tutaj w tym miejscu co roku uprawiam warzywa, takie jak pomidory i ogórki. Także ziemia nie jest taka twarda, bo co roku ją przekupuję szpadlem. Grządka jest teraz oczywiście zarośnięta mocno chwastami. No i spróbuję podziałać tutaj tą glebogryzarką. Przy tego typu narzędziach oczywiście potrzebna jest osłona wzroku i słuchu.
po kilku minutach, czyli po jakichś 3 m2, tutaj się mocno wkręciły chwasty i kosa jakby straciła moc chyba przez to. No trzeba to wyczyścić i można działać dalej. Znowu się nawinęło dużo chwastów i trzeba będzie wyczyścić, bo kosa traci moc. No w miarę daje to radę. Lepiej się to robi, gdy ciągnie się kosa, a nie pcha. No i taki kawałek 2 metry na 2 metry, 4 metry kwadratowe robiłem może kilkanaście minut. Powiedzmy kilkanaście minut. W międzyczasie mi się jeszcze obwinęły chwasty. No jest to spulchnione gdzieś na, ja wiem, około 10-12 cm. Przed testem wydawało mi się, że to w ogóle nie ma sensu, ale jak spróbowałem, to okazało się, że to nawet całkiem dobrze idzie. Musi być do tego mocna kosa. Powstały luzy. Był ten luz, ale teraz się powiększył po przerobieniu 4 m2, bo ta końcówka naprawdę jest bardzo ciężka. Ona dostaje dużych wibracji, także należałoby tutaj pomyśleć o jakimś mocniejszym mocowaniu, bo to jest połączone tylko na tej jednej śrubie i to jest tutaj najsłabsze ogniwo według mnie. Teraz ten kawałek ziemi pograbiłem. No i widzę, że to chyba jednak nie ma sensu, ponieważ zostają takie pasy, które są jakby nie przerobione. Także najlepiej byłoby później jeszcze pojechać w poprzek. Ale i tak wymaga to trochę wysiłku. Także wydaje mi się, że szpadle na pewno się to zrobi lepiej. To wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć.